Witam serdecznie Trygon Powietrza, Bliźnięta Wagi oraz Wodniki. Zapraszam do czytania tygodniowego od 13 do 19, kochani, czerwca. Sprawdzimy energię dla Was, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. No i przypominam jak zawsze, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania partnerskie z dowolną ilością pytań, wykonuję czytania roczne, miesięczne, także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, problemy, dylematy, zapraszam, rozwiążemy je przy pomocy kart. Moi drodzy, wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, najbliższe podczas pełni 14 czerwca. Warto się oczyszczać, warto się odblokować i ruszać z nowymi energiami. Zapraszam również po bransoletki, kochani, zajrzyjcie do działu karty społeczność. Wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Każdy kamień ma swoje właściwości, warto więc dobrać odpowiedni dla siebie. Wówczas działa on jak osobisty amulet. Zobaczmy, kochani, Trygon Powietrza, przepraszam, Bliźnięta, 13-19 czerwiec, Bliźnięta. U, jak tu uczuciowo, jak tu miłośnie, kochani. Może macie rybę, raka, skorpiona w otoczeniu, ale tu są takie, no, bratnie duszyczki, takie osoby z przeznaczenia, bardzo fajna miłość, uczucia. No ta osoba nie musi być spod tego znaku, może mieć na przykład księżyc w raku czy w rybach, tak, albo słoneczko. Natomiast tutaj mamy piękne energie, dużo miłości, spełnienia. Wy traktujecie kogoś jak swój największy skarb, jak swoje oczko w głowie. No i jest miłość, kochani, tak? To są ewidentnie bratnie dusze. Albo przychodzi do Was ktoś z poprzedniego wcielenia, osoba Wam przeznaczona, albo osoba, którą wcześniej znaliście, gdzieś tam doszło do rozstania i tutaj przychodzi, kochani, całkowicie taka niespodzianka, bo mamy kartę wieży, tak? To są wydarzenia niespodziewane, ktoś się nagle pojawia w Waszym życiu, niespodziewanie, ale to jest osoba Wam przeznaczona. Teraz pomiędzy czerwcem a październikiem mamy takie uraniczne energie, mamy osoby, które przychodzą z przeznaczenia. Los Was wynagradza za to, co do tej pory Was spotkało, tak? Także jeżeli jesteście singlami, możecie kogoś takiego poznać i w całkiem, dosyć powiedziałabym nieoczekiwanych okolicznościach, bo Wy się tego totalnie nie spodziewacie. No teraz już się spodziewacie, bo Wam o tym powiedziałam. Natomiast osoby, które nie przesłuchają tego czytania, no to pewnie spotkają kogoś znienacka. W stałych związkach, kochani, możecie myśleć o dziecku, o wspólnym zamieszkaniu. Widzę również jakieś fajne wyjazdy wakacyjne. No fajnie, wszystko się zaczyna bardzo ładnie, pozytywnie układać. Wychodzicie z dziesiątki mieczy, to jest karta bramy, tak? Teraz będzie już tylko lepiej. Jakieś trudne energie, trudne emocje są już całkowicie za Wami. W pracy musicie używać siły intelektu, spojrzeć na wszystko bardzo obiektywnie, rzeczowo, z faktami. No i kochani, przede wszystkim zastanówcie się, czy warto wchodzić w dany projekt, podpisywać coś albo zmieniać pracę, jeżeli tutaj zmieniacie. Zdrowotnie uważamy na używki, na alkohol. Jeżeli pijecie dużo kawy, to również trzeba ją ograniczyć. No i kochani, też widzę zatrzymywanie wody w organizmie, problemy z hormonami dla kobiet. Także drogie panie, tutaj wizyta u ginekologa jak najbardziej jest wskazana. Ja Wam życzę, kochani, udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały podczas pełni i oczywiście po bransoletki ze znakami zodiaku. Zajrzyjcie do działu karty społeczność. Zodiakalne wagi 13-19. Moje drogie wagi, u Was karty już wypadają. Jakiś nowy początek, bratnia duszyczka w otoczeniu. Super. Super. Macie tutaj bratnią duszę, kochani. Ktoś się pojawia przeznaczeniowy. I nowy początek z tą osobą, tak? Ryba, rak, skorpion, bardzo mocno, zobaczcie, król, królowa kielichów, tarotowa para. Dużo miłości, dużo uczuć, dużo spełnienia, ktoś Was obserwuje, ktoś wyjdzie z tymi uczuciami, tak? To jest Wasza bratnia dusza, albo ktoś, kto wraca, z kim wcześniej mieliście do czynienia, z tą osobą być może kiedyś byliście w związku, doszło do rozstania. No i teraz następuje ponowne połączenie, ponieważ mamy głupca, a głupiec mówi o nowym początku, tak? Nowym rozdziale, także tutaj będziecie, kochani, ze sobą próbować coś układać. Karta kochanków również mówi o podjęciu decyzji, o ruszeniu w nowe. Natomiast z pracą mam wrażenie, że są jakieś trudne energie, tu jest jakaś mentalna klatka, Wy się blokujecie na coś. Nie śpicie po nocach, tu jest taki brak wiary w siebie, ale to jest tylko to, co jest w Waszych myślach, kochani.
Tylko to, co w Waszych myślach, bo tak naprawdę to nie musi mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, aczkolwiek Wy po prostu się mocno blokujecie. Może Wam brakuje pieniążków, wiadomo, wszystko idzie teraz do góry. No i też trzeba pomyśleć być może nad drugą pracą, bo kochankowie też mówią właśnie o podjęciu drugiej pracy, praca na dwie zmiany, na dwa etaty, żeby po prostu więcej zarobić, tak? Także tutaj będziecie, kochani, nad tym myśleć, dużo kontemplować, no i przede wszystkim trzeba będzie podjąć słuszną decyzję. Jeśli chodzi o zdrowie, szóstka mieczy to jama ustna, zatoki i próchnica. Wybierzcie się, kochani, do dentysty, sprawdźcie sobie wszystko, czy jest w porządku, no bo warto zadbać o zdrówko, tak? Ono jest najważniejsze. Także jeśli chodzi o jamę ustną, też jakieś afty mogą się pojawić, no tego typu sprawy. Także, kochani, nie bagatelizujcie, wszystko sobie sprawdzajcie i żeby było dobrze. Życzę Wam udanego tygodnia, zapraszam na rytuały oczyszczające podczas pełni 14 czerwca, zapraszam również po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku, zajrzyjcie do działu karty społeczność. I na koniec wodniki, co dla Was wodniki? Moje drogie wodniki, wow, ale u Was jest dużo takich emocji, uczuć, wow, karta śmierci, zmiana, transformacja. Coś się całkowicie zmienia, Wasze myślenie, Wasze poglądy. Tu jakaś osłupka jest przy Was bardzo fajna. Widzę dużo ognia, pasji, może macie tutaj lwa, barana, strzelca albo jakąś rybkę, raczka w otoczeniu, skorpiona. Działanie, kreatywność, ruszenie do przodu, kochani. Możecie kogoś poznać na wyjeździe, możecie kogoś poznać też w pracy, tak? Dla osób w związkach wspólne zamieszkanie, rozmowy o wspólnej przyszłości, o tym, żeby się ustabilizować, ustatkować. No i zobaczcie, to prowadzi do szczęścia, do rodziny. Piękne karty macie, zobaczcie. No, tu dwie osoby się przytulają, tutaj dwie osoby się przytulają. No takie bratnie duszyczki z przeznaczenia. Teraz czerwiec, październik, pamiętajcie, właśnie przychodzą do nas przeznaczeniowe osoby. Osoby nam pisane z poprzedniego wcielenia. Być może wcześniej się znaliście w tym życiu, z jakiegoś powodu doszło do rozstania. No i teraz znowu los Was połączy. W pracy świętowanie, sukcesy, jakaś impreza firmowa, zabawa, bardzo fajnie. No dla singli Wy możecie podczas tej imprezy właśnie firmowej poznać kogoś albo właśnie zbliżyć się do kogoś. Może w pracy ktoś Wam się podobał, tak? I gdzieś tam próbowaliście zagadywać, no ale teraz będzie jakiś wyjazd służbowy, integracyjny albo impreza w firmie. No i gdzieś tam uda Wam się porozmawiać, połączyć, no i razem coś zacząć budować, tak? Spotykać się. Widzę, że w ogóle bardzo fajny tydzień, taki radosny, uczuciowy, dużo miłości, dużo zabawy, ale też, kochani, przede wszystkim, no myślicie o sobie i praca i finanse, pięknie wodniki. U Was to aż się buzia cieszy, jak się czyta te karty. Zdrowotnie macie kartę księżyca. No księżyc to problemy z hazardem. Ta karta często też zaciemnia diagnozę. No i może być tak, że lekarz nie do końca wie, co Wam dolega. Także zwróćcie uwagę również na żołądek, na to, co jecie. Postarajcie się nie jeść fast foodów, bardziej zdrowo odżywiać, tak? No bo od żołądka, od jelit się wszystko zaczyna. Także, kochani, jak to mówią, jestem tym, co jem, tak? Zwracajcie uwagę na to, co jecie. Bardziej zdrowo. Teraz mamy lato, więc wiadomo też, no są warzywa, owoce takie świeże, można zawsze po to sięgać, robić różnego rodzaju koktajle, soki, tak, oczyszczające, warto się oczyszczać w taki sposób właśnie sokami, dieta na sokach. No i ja Was zapraszam 14 na rytuał podczas pełni księżyca oczyszczający. To jest warto zrobić raz w miesiącu podczas pełni, żeby się tak oczyścić porządnie, tak? No i moi drodzy, zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku w dziale karty społeczność. Znajdziecie ofertę, tam są zdjęcia, tam są opisy. Warto dobrać odpowiedni kamień dla siebie, no wtedy on Was chroni jak amulet osobisty. Także trzymam kciuki, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie.